Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Dzień dobry, jedziemy dzisiaj sieczkarnią New Hollanda. Jak widzicie, tutaj się ładnie tak przecinam, tak o. Tutaj będzie kiszonka normalnie, parę dni rzędu. No, lecimy z kiszonką sobie dzisiaj na Osinie z Mikim. Rok szkolny się zaczął, au, witamy wszystkich w nowym roku szkolnym. No, Mikołaj, opowiadaj, co tam u ciebie. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Mikołaj w nowej szkole, tam już tam się zaprzyjaźnił się chopuszkami i tam innymi dziewojami. No. Polecam szkołę w Marszewie. Jak ktoś chce się przepisać, to zapraszam. No ta, Mikołaju, powiedz mi, za ile ty tu będziesz u mnie? Dopiero wierzę na gospodarstwo. A, bo mi tu, aby wchodzi 11 ton 800, tak na oko i no. No, tniemy sobie właśnie kukurydzę na kiszonkę z Mikim. Ja to sobie może nawrócę. Trochę kurde, zawsze się pan znowu tak daleko wyrzucę, ja pierdzielę. Trzeba umieć zajechać. Tak zaczynaj, potem później, jak wiedziesz. No, dzisiaj mamy który? No, drugi dzień szkoły, czyli 5 września, czyli środę, 2018 rok. Jakby ktoś nie wiedział. No, ja tu miałem w planach się przeciąć, ale mi tu coś nie wyszło po prostu. No, sieczkarnia, wiecie, jaką mamy w Holandii taką, o. I przyczepa tu forsita zapięliśmy i kronkę ja jeszcze zapinam, Miki tam sobie wałek tam na szybkości zakłada i no i... Nie, tam jest na hydraulikę przecież wysypywanie, co ja gadam. Wysypywanie na hydraulikę, a tak to i tak wałek się podpina, nie wiem czemu. No, no ja tam ci wyciągnę ją na ten, na pole, znaczy na pole, na brzeg pola ci wyciągnę tą przyczepę, bo... Żeby trochę ograniczyć, że tak powiem, dojazdy. Jak to chcesz... będzie z której strony tam, gdzie ostatnio? Mhm. Dobra. Tak jak wjeżdżaliśmy pierwszy raz. Jak słyszycie eleganckie wyciszenie kabiny w tym w Holandzie. No. No, ja dzisiaj ogólnie wolne już od szkoły mam. Bo mamy ten rekolekcje takie, o jeszcze jutro. Więc jutro raczej, jutro czyli w czwartek dostaniecie ten film koło 15 może. Akurat tak na powrót ze szkoły. Możecie też napisać, co tam u was w szkole słychać. Kto szkołę zmieniał? O, do jakiej szkoły ktoś poszedł, jak ktoś zmieniał, albo absolwentem został. O, Mikołaj chyba tam albo jedzie. Która klasa, albo coś takiego. No, Miki możesz już tam zaraz stawać. Pomału, bo ja sobie ten... To prawda, 20 na godzinę, ale zawsze coś. Ty to jak ja mam teraz jechać ciąć? Tu się wetnę po prostu, nie? I tyle. No. No i też teraz mniej czasu, bo z Mikim jest się coraz ciężej dogadać, bo Miki... Późno wraca z tej szkoły, bo zanim on tu dojedzie, bo jeszcze zgubi parę razy i... No i tak to już jest. Zgubi. No w cudzysłowie oczywiście się zgubi. Bo lekcję dzisiaj on kończył o 14, a wrócił do domu godzinę temu. Ej, bo... nie mam pewnej nawet. No ja wiem, bo mówiłem ci, że się nie sypie, no. No ja tu wytnę ten jeszcze omijak mały, bo... Się nie kapłem się, bo przez telefon gadałem halno mi ten. I nie kapłem się, a tu zawsze coś nasypia i tak będę pewnie, nie no, za Miki nie będę czekał, bo ta przyczepa większa. To nie będę czekał, więc w sumie mogę jechać ciąć normalnie. No, wczoraj nagrywałem kukurydzę na kiszonkę, już mam zmontowane, tylko muszę poczekać tam za miniaturką, albo miniaturkę sam zrobię, jeszcze zobaczę. Ale zmontowane, mam wszystko gotowe i powinno się na dniach pojawić. Więc łapkę w górę zostawcie i subika, jeżeli chcecie zobaczyć. Oczywiście subskrypcja ważna rzecz, jeżeli chcecie zobaczyć właśnie tą akcję kiszonkę, opowiem wam, że bardzo fajnie wyszło. Strasznie mi się podoba. No, jak Michał mi opowiadał, to ekipa też bardzo fajna. No, pierwszy raz widziałem, ale za rok jak będę tam też, to kurde, dymy będą. No, za rok na pewno znowu więcej tej kiszonki będzie, bo to pan właśnie co... No, ogólnie u tego pana była kiszonka nagrywana, co pewnie ktoś kojarzy, siew kukurydzy. I uprawy, siano kosy, no to u tego samego pana kiszonka była nagrywana, tylko po prostu na innym polu była nagrywana. Była nagrywana, bo na tamtym, co wtedy nagrywane było, to tam na ziarno po prostu ta kukurydza jest. Bo za daleko do wożenia, bo chyba 10 km jest. Ja pierdzielę. No to jest pomiędzy tym Karminem a Taczanowem. A, to tak. No to do niego do domu jeszcze przez tory byś musiał przejeżdżać. Pan. No, na duże wózki było włożone, wam powiem. O, sobie zdjęcie jeszcze zrobię. Kula masz? Co ty? Dopiero tak 5 ton. No to teraz się wyrobimy.
No teraz pod górkę, no jadę 7 na godzinę, aby więc wiesz. O. Uj, no gęsta kukurydza nie idzie polecieć. No, nowe pole ogólnie. Znaczy nowe, no już kiedyś wam chyba je pokazywałem na odcinku, jak nie pokazywałem, no to wam dopowiem, no bo dawno nie nagrywałem, po prostu nagrywane ostatni raz było chyba w niedzielę przed rozpoczęciem, jak nie dalej. No, no chyba tak. Bo po rozpoczęciu się z Mikim nie gadałem w ogóle. No, no to no, tylko pisaliśmy trochę. No, trochę pisaliśmy, no, bo Miki coś tam robiłeś chyba w poniedziałek, no a ja dzisiaj tam szykowałem busa, znaczy myłem i tak dalej. Ale to tam nie będę opowiadał na odcinku tak pierdół. Aaa, to już wiem po co szykowałeś busa. No, jutro no. Wiem. Jutro będzie ten. No, bo kurde tak mówię, po co ten busa wyciągnął, takie po co chodzi? Teraz już wiem, dobra. Widzisz, tam będzie ino ten. O. No, a potem ten, jak ty przyjedziesz, to... Znaczy, jak przyjedziesz potem tu z przyczepą, nawrotka. Jak przyjedziesz tu z przyczepą, to potem ten, ja ją odepnę i dopełnimy ją potem do pełna. No to... A w sumie nie opłaca się dopełniać, bo i tak ja się na to mieszczę i tak. By przydała się druga taka kromka, no ale widzicie, trochę pod bierakiem się ryszał to ściernisko. Trochę bardzo. Dobra, czekaj, cofnąć. No, podbierak by mógł być zdjęty, ale jak my czasem ją używamy do tego, to... Ja się. Dużo tej kukurydzy też nie ma, to nie będziemy zdejmować, bo na przykład tych samozbierających, co wczoraj nagrywałem, to... mieli pozdejmowane te podbieraki, ale to pewnie ze względu, że na pryzmy im się lepiej wjeżdża. No i tak nie hałasuje może po dziurach, nie? Się nie wyrabiają różne te takie tulejki, inne takie. No, tłoki te, co podnoszą pewnie. To się tłoki siłowniki, bo... Boże, Gienek tam pomiędzy koła porywa zaraz w tej. No, Miki New Hollandem wozi, tam jeszcze Zetor stoi na przyczu. W no, ale czego? Zetor mają, pociągnęliśmy jedną przyczepę. No, podciągnęliśmy pustą. Może pełną też się jakąś pojedzie, zobaczę się na dniach, na godzinach, o. Tak powiem, bo... Już rzepaki mamy dwa pola posiane, około półtora, a to mówiłem na ostatnim odcinku chyba, no. No i jęczmień też na kiszonkę jest posiany już, o zimę. A tutaj na dokładnie. To pole zostanie zaorane i dopiero na wiosnę będzie siane, żeby... A ja my na kiszonkę będziemy zboże ciąć? Będziemy ciąć. Nie opłaca się, Michał. Mikołaj, teraz będzie zima, a wiesz jak te zimy, co te krowy robią zimą? No wiem, że wpierdalają jak oszalały. I jeszcze co innego robią tak bardzo mocno, szybko i wydajnie. No. To nie będę mówił na głos. Rozmarzają się. No, rozmarzają się. Ale ten... Łapeczkę w górę może się zostawić ogólnie, a sobie zdjęcie jeszcze zaraz cyknę się czkarni. Alina, prosty i słupek. Ej, daleko jesteś? Jechałem dopiero na gospodarstwo. Dobra. Bo tam największa górka była i jeszcze ten. I to jest najgorsze. Czekaj, ja sobie opuszczę ten. Zdjęcie czasu, czekaj. Dobra, zdjęcie. Dobra. Pewnie się zapytacie, czemu tu zostałem po lewej, po prawej, do góry i na dole tyle miejsca na tych zdjęciach, ale zostałem, bo po prostu mam monitor Full HD. A miniaturki na YouTube się w HD robi, nie? No 1280, no chyba to jest HD, Full HD, nie rozróżniam tego. Ale miniaturki się robi na YouTube w 1280x720. Oj, jakie lagi mam, no. Pikseli chyba, czy z jakiegoś tam. A ten, a monitor mam 1920 na ileś tam? Na 1080, nie? Dobra. Przyczepa już. Czeka na Mikiego. Czeka na haczenie. No, ja też czekam. Chcę do sadu, do sąsiada wiadę. Poczekam sobie za Mikołajem. Ja może jakieś jabłka będziesz miał. O Boże, walłem headerem w drzewo. Po drzewie. O, nawet. To spadną tam ten. Będzie słodszy, bo wiesz, header wpadnie, jakiś owoc tam. Aha. Jakieś endykowanie mam przeciążone, ale nie będę teraz tego kombinował na odcinku. M-kondowanie pewnie, o. Dobra, odpuść ją tu. Dobra, ja sobie tu widzicie, oby sąsiad nie widział, bo miał pierdzieli, że mu tutaj ziemię zbijam. Korzenie mu się nie będą rozwijały, czy coś tam. Bo w sadzie się ponoć jak najmniej powinno zbijać ziemię.
z czego się orientuję bynajmniej. No, trochę tej kiszonki w tym roku jest trochę więcej, bo jeszcze raz tyle. Ale jeszcze tu trochę mamy w folii, znaczy w balotach powijane, znaczy we folię powijane baloty, o. To powinno nam na zimę akurat powinno nam starczyć to z pryzmy. I potem tutaj na trochę wiosny akurat tego z balotów i może jeszcze coś zostanie, zobaczymy. Bo w zeszłą zimę to nawet nam to, co mieliśmy na pryzmie, to nam nie starczyło dobrze na ten. Nawet nam dobrze nie starczyło na wiosnę, prawie nic nie zostało. No i wtedy w pryzmę waliliśmy dużo no, trawy i no, w tym roku raczej też tak będzie, bo siana strasznie dużo nam zostało. Jeszcze ze zeszłego roku tam jest parę balotów, a z tego jeszcze jest 50. A Miki coś tak się mało na tym odcinku odzywa, nie wiem czemu. Miki, jak tam pryzma, nie topisz się? Na pewno się znowu mutnął. No ale co zrobisz, nic nie zrobisz pewnie tam. Mama przyszła i mówi, znowu grasz w ten komputer, za naukę byś się wziął. Nie no, żartuję, nie wiem czy co ty jest. Gadasz? No nie, jak tam pryzma się pytam. Bardzo dobrze. A czemu się tak mało na odcinku odzywasz? Bo teraz miałem pewne komplikacje. No, znowu, masz, znowu grasz w ten komputer. No niby tak, bo do kościoła mam i za nie idę. Ja już byłem dzisiaj. No widzisz. A powiedz mi, jedziesz już? Tak, jadę. Dobra, tu jestem na drugim polu. Tu na miedzy nawet nie podnoszę headeru, bo miedza jest delikatna, więc nie potrzeba podnosić. A nie ma co męczyć tej hydrauliki. Teraz górki nie było, nie? To patrz, o ile szybciej się ten wyrobiłem. Tak. No tak. A teraz będę z górki jeszcze leciał, z chowu. Dobra, tu zostanę wzdłuż miedzy. Mam nadzieję, że mnie Miki nie skasuje, ale żółty jestem, to nie powinien. Jeszcze zdjęcie się czekanie. Tu z przodu musisz wyciąć trochę, żebym miał lepszy wjazd, bo kurde, przyhacze dwa rządki zawsze. Boże, to co, ty się wyłamać nie umiesz? No wyłamać, ciekawe jak. Normalnie zadać się musisz trochę na łąkę i tyle. Boże, aż przełączyłem na widok z kamery i potem z kabiny, a potem zmieniłem na zewnątrz i niestety widziałem to, czego nie chciałem widzieć, no ale co. Nie wyrobił ty. No. Rączki się pogięły w drugą stronę. Ty se może dociążenie naprzód zapnij potem. Po co? Żebyś się na pryzmie nie ten tagował. Łe tam, ani ta pryzma jeszcze nie jest wysoka na pół metra. No. Nie no, po ramę się raczej nie zatopisz, nie? To. To git. No. Taki zapach mocy. No w sumie stamtąd to nawet do 80, znaczy się zatrą mały poszedł. I Ursus 80-konny, kurde jakie omijaki robię, masakra, sorry ludzie. Że musi się na takie kalectwo patrzeć, no ale... On się nazywa sieczkarniowym. Operatorem sieczkarni. Sieczkarniowy. No, łapka w górę. O! I subi. O, i subik, no i się na limiki żebrze. To stosowny komentarz może być. No, komentarz właśnie też. Tam o szkole coś możecie napisać jak chcecie. No, trochę taka żmudna ta praca, ale zaraz się z Mikiem zmieni i będę też na pryzmę sobie woził trochę. To ogarniesz pryzmę wtedy. Boż, co ogarnę? A tam takie różne. Takie różne dykarele. Jak to by powiedział. To sobie wejdziemy na dwóch na pryzmę i już. No ale nie no, ja sobie będę jeździł, a ty sobie będziesz też jeździł. Znaczy ja sobie będę jeździł tym New Hollandem, a ty sobie będziesz jeździł tym. Ty, a wczoraj Ford jechał koło mojego domu, ciągnik. Ford? No, ciągnik. Te ciągniki jeszcze robię? No nie, ale ten stary, nie? Też gdzieś kiszonkę właśnie ciebie, bo jechał ze samo zbierającym. Że jakaś renówka chyba jechała. Dobra. Daleko jesteś? No czekaj, bo kurde zasina, robię kupek i będziesz marudził. A sam nie wiem ile z tą kronką trzeba jechać. 2-3 na godzinę. Jak widzicie tutaj miernik pokazuje ile jedziemy na godzinę, to jest bardzo wygodna rzecz.
Bo na zegarze nie trzeba się przypatrywać i tak wymierzać, ile tam się jedzie na godzinę. No. Tak to się czarnie nawet spoko jako mod. Trochę za bardzo Dona przypomina, jest taka fajna też była, że tak powiem, na mniejszych kołach z tyłu. Nie, tak jakby bez napędu, nie wiem czy ten napęd jest kurde, czy nie. Nie wiem właśnie, czy to jest napęd i ten. No nie wiem, ale takie wielkie koła jakie są z tyłu, tak jest właśnie z bieżnikiem i znaczy się z bieżnikiem, no z takim. No jodełki o. Znaczy jodełki, no jodełki to są takie małe jakby, nie? Co ty, Ogólnie. gdzie ma się czkarnia napęd z tyłu? No nie wiem, no tak wygląda jak napęd, nie, ale co powiem. Ciekawe, który. Czekaj, bo telefon mam, muszę się mutnąć. A ja tam do końca dojadę, albo nie dojadę. Dojadę tam do ciebie, czekaj no. Nie no, to ja też jadę. Dobra, to tam, o Jezus Mario, ale fajne mam pedały w tej sieczkarni, wajchy. A jaki komputer fajny, ojeju, wola Boga. Wola Boga, co się Ej, stało? czekaj, ja ci zdjęcie zrobię z tą przyczepą. No dobra, zaraz zrobię zdjęcie. Dobra, czekaj, odepniemy ci. No kurde, dzwonią do mnie znowu. O, coraz więcej mi nasypałeś. Walić. No to bo nie wiem, no z górki ona była. A i tak, praktycznie w jedną stronę muszę jechać ciąć. Kurwa mać, na się kurczę O Felek Boże. nie dzwoni do mnie. Stachu, jak to słyszysz, to nie dzwoń. Czuł, że to jutro dopiero będzie, więc on na rekolekcjach będzie oglądany. Będzie oglądane. O, chyba odebrał. Dobra, jest dym na miejscu ja. Dobra, teraz zacznij kosić znowu. Bo mnie mamusia wołała, wam powiem, tam ściereczkę musiałem jej podać ładnie na dół. Tak, o. Ty, trochę już tej kukurydzy wycięte jest. Nawet nie połowa, ale jest. 17 minut. Dobra, ludzie. Albo jeszcze nie, Miki. Jak myślisz, jeszcze potem teraz ja się przesiądę w New Holanda i ze dwie przyczepy przywiozę, co? Jak chcesz. No, to tak zrobimy, jak mówię. Bo tak chciałem kończyć, ale tak paradoksalnie se nagram trochę dłuższy może. Zobaczymy, czy chcecie z powrotem takich dłuższych odcinków, czy takich krótszych. Możecie dać znać w komentarzu, jeżeli ktoś ogląda. Czy chcecie takie odcinki, takie 12-15 minut, czy takie 20 plus? Czy takie 20? 20 plus czy 10 plus? Nie no, no o, 20 plus 30 plus. 20 plus czy 20 minus? Och. Nie no, bo takie 12 minut to musi być chociaż. O Boże, aż ten pomad miałem na dychę, nie wiem czemu i ten. Chciałem się podrapać, nie, i nagle takie wuuu. A tą forsztatką to ile jedziesz na pryzmie? Tak, se jadę jak jadę. No, ja się Tam, boję. nie wiem, ile, nie, to na sprzęgło palec tak z domu. Dycha! Nie no, Miki widać i samo też nie ogląda, nie? Normalnie, jak najgorzej niż te ludzie z mojej klasy. Ja nie mam czasu. Ja się kładę szybko spać. O której? Bo już o 9 idę. O Boże, a o której masz tam bany i potem autobus? A o 6:30. Bane? Nie, co ja gadam? O 7:30. A autobus? 7:42. To akurat na styk. No, jest tam 5 minut czekam niecałe. No, to do Kauflanda jakbyś chciał iść kupić bułkę, to nie zdążysz. Znaczy się, powiem ci, że tam do tego takiego, co tam jest taka cukiernia, nie? To tam może bym zdążył. Dobra, daj mi, a ty masz sieczkarnię. Czekaj, zdjęcie sobie zrobię, żeby na miniaturkę coś było. Dobra, czekaj. O kurde, ona odpięta już była. Matko Bożka. Musiałem sobie odchrząknąć, sorry ludzie. Dobra, teraz trzeba pośpieszyć, bo błotniki Miki odpadły gdzieś. Na pryzmie zostawiłem, bo jak było pełno, to się dło, to ten szarpał. No, będzie trzeba przykręcić z powrotem nas. Ale to później, bo teraz nie ma co. No, po filmie, bo to nie będę pokazywał, jak to się przykręca, bo to jeszcze zobaczę te tajne techniki. No, ale Mikołaj, no kurde, żeby te błotniki zgubić, to normalnie trzeba być łeb.
Nie, odkręciłem, bo ten na pryzmie o kieszonkę zahaczały. Aha. To ten, słuchaj mnie. Jak ten, jak będziesz miał pełno, to wróć, żebyś se potem z górki mógł jechać, nie? Dobra. No bo zaś z górki to szybciej, nie? A tak to bym musiał czekać potem za tobą. No, jak widzicie, New Hollandem chyba nic nie było w ogóle na odcinkach robione. Czy chyba raz mi kogoś siłą, a nie, nie wiem, czy to było nagrywane. Chyba było, ale nie wiem, czy nagrywać akurat ten A nie, New znaczy, Hollanda. nie nagrywałem łąki, ale ten, nagrywałem żniwa, no to tam z przyczepą był, no ale... O, no. Cały czas w transporcie jeździ byczek. W sumie w polu to tylko gruberowo, bo z gruberem nie będziemy tam męczyć tych mniejszych ciągników. Ale No, ale sentyment... to dużo nie gruberował, nie? No dużo nie, no. 3,5 pola. 2,5 pola. No, może tam... Może hektar. Matko Bożka, jak ta pryzma wygląda. Nie, masakra. Nie umiem ten usypywać. Ja pierdolę. Dobra, na środek trzeba wjechać, bo... To innej opcji ja nie widzę. No i lecimy, dzida na pryzmie jedynka, ogień, dym. Normalnie hydraulika to tam się gotuje. Szkoda, że ten New Holland nie ma dynamicznych węży, no ale... Co zrobisz, nic nie zrobisz. To Mikołaj, wiesz co, może? Może ja sobie zacznę... Tutaj tą pryzmę trochę ubiję na odcinku, a ty po New Hollanda sobie przyjedziesz, co? Bo kurde, to trzeba wyrównać, bo to nie ma bata na wariata. No to czekaj, to ja podjadę teraz pod górkę i ten, i najwyżej wezmę jeszcze New Hollanda, odczepię i też ci pomogę ubijać trochę. No to ja jadę tam New Hollandem do ciebie, nie? Czy jak? No nie, zostaw tam wszystko. No, dobra, no to tu koło domu zostawię, cofnę se. Cofnę se pomału. Zrobimy się zdjęcie. Na legalu. No i możecie napisać, czy błotniki mamy z powrotem do New Hollanda przykręcić. O. No, bo ten. Bo ten odpadł, znaczy Mikołaj odkręcił. Co ja gadam, już się plączę, mijam, z jego dawno nie nagrywałem w sumie. Czy dawno? No po 3 dni temu, no. O dzisiaj środa. No a tak to dawno, no a tak to w sumie w niedzielę, no bo we wakacje codziennie było nagrywane, to też inaczej. Ale trzeba pamiętać o dykcji, bo to niektórzy ludzie na to bardzo patrzą. Patrzą. Na przykład Gimper, jak tam ocenia kanały tych widzów. To ten, to patrzy na dykcję. Tak, a ocenia kiedy, gdzie, jak? Znaczy ocenia, no nie ocenia, ale daje rady na przyszłość w ogóle i ogląda, nie? A to na jakim, na streamie czy coś? Bo ja nie, no na, tak wiesz. Na odcinkach, znaczy ja też tak wiesz, ale tą serię sobie po prostu śledzę. Tylko lekko nie będzie, oglądam. A ja nie. Nawet nie wiem co to. I wiesz co, o kur... No to jest chyba talk show jakiś tam, nie? Czy coś takiego. O. No, byś no to tam... fajne jest, zarobiste. Byś tam Mafię Kowale oglądał, a nie... Jakieś... Talk schow. No, jakiś łysy nie tam. Nie powiem, bo fajne to jest. Jakiś łysy tam prowadzący mnie. To nie łysy z Brothers. No właśnie chciałem to powiedzieć, nie? Tak, to ty byś oglądał wtedy. Tylko to się Miki ten inaczej wymawia, no ale dobra. Ja tam nie będę cię poprawiał, bo starszych nie wypada. Ale w sumie Miki miał polski z tym panem, co ja miałem, więc nauczycielem, o, żeby nie było. Ukośnik nauczycielkom, żeby nie było, że ja tu kogoś hejtuję, bo nie hejtuję, tylko mówię po prostu, że ten nauczyciel, ukośnik nauczycielka nas za bardzo nie nauczyli, no ale dobra, tam mniejsza. Mniejsza z tym. Nie ma co dużo się rozwodzić nad tym tematem, no dobra, ja tu pryzmę już trochę pozbijałem, trochę pojeździłem i w ogóle, trochę też pokosiłem, więc w sumie można odcinek kończyć, bo wszystkie takie... Najważniejsze rzeczy w sumie na odcinku były. ZW. No dobra. To Miki, napisz chociaż cześć na czacie, bo będziemy się żegnać pomału. Więc dzięki za oglądanie. Łapeczkę możecie zostawić subika. I napiszcie hashtag Miki poszedł na ZW w komentarzu, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć.